Nie tylko rondo na skrzyżowaniu Sikorskiego i Emilii Plater zostanie przebudowane. Z najnowszych doniesień suwalskiego magistratu wynika, że lifting przejdzie także dalej położony odcinek ulicy Sikorskiego. Od ulicy Gałaja do skrzyżowania z Grunwaldzką naprawiona zostanie nawierzchnia. Ta mocno obciążona droga solidnie dostaje w kość, ponieważ wokół narosło nowych osiedli mieszkaniowych, ale też ta jezdnia wiedzie do trasy S61. Ulicą Sikorskiego przemieszcza się również sporo ciężkich pojazdów. Remont tego odcinka wesprze finansowo Ministerstwo Infrastruktury, które postanowiło przekazać miastu 1 200 000 zł na ten cel.